Panie Siłko. Panie Siłko, gdzie pan jest? Halo? Panie, przecież pan wie, że to jest audycja na żywo. Pan to sobie tak wszystko lekceważy, no. Gdzie pan się podziewał? Panie Malinowski, pan nie krzyczy. Ja pana dzisiaj słabo widzę, ale bardzo dobrze słyszę. Ja pana znakomicie czuję. Przecież śmierdzi od pana alkoholem na kilometr. Taki mam rodzaj perfum. To może pan pić mniej tych perfum? Przecież to... Jak pić? Absolutnie taką hipotezę wykluczam, że... To nie jest żadna hipoteza. Proszę pana. Witam radiosłuchaczy i zapraszam do naszego kącika literackiego. Dziś w audycji z radiowej biblioteki Lucjan Zagoński, Szalone lata, odcinek 49. Czyta Bogusław Malinowski. Był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Nad kwiatami latały pszczoły. A wokół nich, od samego wschodu słońca, krążył Szymon. Ukochany pies taty. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu w szybkim tempie zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. Gdyż miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Przekrzykując domagającą się wydojenia sympatyczną krowę Magdę. Co pan wyprawia? Dzień dobry! Zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry. Wtrąciło się echo. Ryszard wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Gdy Ryszard wszedł do domu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. Ścienny zegar z kukułką. Kuku! 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 Sześć razy jeszcze. Co? Sześć razy jeszcze. Niczym kościelny dzwon zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę. Jak ta... Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą, swoje smukłe, gładkie,
dziewczęce, ale już i dojrzałe, i krągłe, i jędrne ciało zażywa porannej kąpieli. Aż ty. Panie Żółko, Aniela zażywa kąpieli. Zdecydowanym ruchem wyciągnęła korek z wanny. Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderka. Ryszard pomyślał chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Taki higienista. Zapach był tak piękny, że zwabiony nim do pokoju przez otwarte okno wleciał opasły, polny bąk. Ale zaraz wyleciał! Szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Mu do ucha! Co pan tu porabia, Ryszardzie? Tak sobie ryczę. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Panie Ziółko, czy to jest bezgłośnie? No Jezu, ja usłyszałem, weź głośniej. Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła. Aniela przymknęła powieki. I drugie oczko. Spod których wypłynął błękitny strumyk łez. Ścieczy mam tylko to. Odpowiedziała Aniela nieprzytomnym głosem, a Ryszard słysząc te słowa ukląkł i przytulił się do jej brzucha. Nic nie jadła od rana.
Panie Ryszardzie, panie Ryszardzie, niech pan wstanie. Ryszard wstał, wziął Anielę w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. Co panu się spodnie rozdarły? W namiętnym pocałunku! Namiętny pocałunek! Ja, fajna, śmiela. I żyli długo i szczęśliwie, a już wkrótce dziecięce łóżeczkę nad modrym liwcem wypełnił szczebiot małych, różowiutkich istot. Ale kolor się zgadza. Koniec! Co? Co? Co to było? Co to było? Co to było? Co to? Co? Trochę panu nie poszło. Mi nie poszło? Mi nie poszło? W tej chwili wylatuje pan z radia na zbity pysk. Ja? Ja, Wajta! Sznela!